Dziś zajmę się naprawą myjki ciśnieniowej. Tak to można nazwać, ale do zębów. Water flosser. Water pick. Ciekawe, o co tutaj chodzi, że to nie działa. Co to jest w ogóle za urządzenie dziwne? Podłączymy do prądu. Co tu się dzieje? Coś tam terkocze. Ojojoj. Dobra, dajemy wodę, zobaczymy. Czy to nie będzie gdzieś tu lecieć tę wodę od razu? Nie, nic się nie dzieje. Może trzeba coś nadusić? O. Leci. I to o co chodzi? Woda leci. Tu się chyba... Ojej! Ale to chlapie. Wyłączę może to. Na czym tu polegał problem? Woda leci. Nie widzę żadnych problemów z tą wodą. Ktoś coś musiał powiedzieć, że to nie działa, skoro to trafiło do mnie. Ja bym powiedział, że jest chyba wszystko w porządku. Jeszcze jedna próba. Nie no, zaworek trzyma, nigdzie nic nie kapie, nigdzie nic nie leci. Tu jest jakiś przełącznik on-off. Nie wiem. Taki chyba wodny tylko zaworek. Jeszcze raz włączymy. I ten guzik. Taka praca przerwana. No, teraz dałem pełną moc. Ale to daje. Zęby to wybije. No, przestrzenie międzyzębowe. Gdzieś tam sobie myć. Dosyć ciekawa zabawka. Wyłączyła się. Chyba jak się za długo chodzi, to się kiedyś może i wyłączy, ale wody chyba pół litra zużyłem. To by się już ktoś utopił, aby tyle wody miał mieć w ustach. Nie no, ja powiem, że tu z zaworkiem może był jakiś mikroproblem, ale ja go tu nie zauważyłem. Jak wlałem wody, wszystko zaczęło działać. Może coś było niedociśnięte. Może jakiś paproszek gdzieś wpadł. Trudno powiedzieć. Nieraz jak tam jakiś paproszek i by zablokował. Jakby zablokował gdzieś tutaj ten przepływ. Ale to też mało wątpliwe, żeby tak się stało. Dzisiaj taka naprawa bez naprawy. Może bardziej demonstracja jakiejś czy zabawki. Nie, czy to zabawka, czy co to jest? Wlejemy jeszcze raz tą samą wodę. Tą woda chyba powinna być jakaś przez sitko puszczona. Na pewno paprochów nie można puszczać. I powiem, że jest dosyć spora ta siła. Tak mi można powiedzieć. Myjka ciśnieniowa do zębów. Tego to nie wymyślę. W sumie można by było tym też coś myć, ale nie mam akurat nic chyba do mycia.
właśnie na przykład taką tackę. Nie. Naczynia można by było mieć na przykład. No, woda się skończyła. Dobra. Wyłączę. Właśnie jak to wyłączyć? Aha. Przytrzymać i gaśnie. No tutaj dosyć skomplikowana jest obsługa tego. Tu mamy moc. Jak dużo. Tu mamy jakieś pracę przerywaną, a tu ciągłą. Tym się zmienia funkcja, to jest główny włącznik. No nic tu nie ma nadzwyczajnego. No i pojemnik na wodę. Trochę wygląda jak podobnie z daleka, jakby można powiedzieć, jakiś szklany elektryczny czajnik, ale to nie jest czajnik. To jest myjka ciśnieniowa do zębów. Tu mamy ładnie napisane water pick. No fajne, fajne urządzenie. No to jakiś nawet model jest. Kurczę, woda się leje po wszystkich stronach. Jeszcze takiej powodzi tu na wierzchu nie miałem. Jest model, jest wszystko. Proszę bardzo. Do łazienki nie brać. WP660E. Myślę, że taka zabawka wcale nie jest tania. Z racji tego, że ona służy do higieny jamy ustnej. A to nie jest szczoteczka do zębów, tylko dosyć skomplikowana maszyna.